Dziękuję bardzo. Jeszcze raz bardzo serdecznie Państwa witam. Rozpoczęłam grudniową swoją wizytę po Małopolsce. Rozpoczęłam od Oświęcimia, więc w sposób naturalny swoje pierwsze kroki skierowałam do miejsc pamięci i obozu Auschwitz-Birkenau, największego z niemieckich, nazistowskich obozów koncentracyjnych i ośrodków zagłady. Przyjechałam tu po to, żeby złożyć hołd ofiarom, które zginęły w tym miejscu. Jestem przekonana, że dzisiaj Oświęcim jako miasto stoi, przed tym miastem stoi olbrzymie wyzwanie. Wyzwanie, które dotyczy budowania pomostu między tą tragiczną historią miejsca i jednocześnie współczesnym życiem miasta. Dzięki takiemu projektowi jak Oświęcimskie Przestrzenie Spotkań dzisiaj ten pomost jest budowany. Budowany jest w takiej oto formie, że z pieniędzy nie tylko samorządowych, pieniędzy również z Unii Europejskiej, ale również z pieniędzy rządowych jest przeprowadzana rewitalizacja tych historycznych miejsc, które są tu w tym miejscu, ale jednocześnie jest budowane miejsce, które ma być centrum praw obywatelskich. Ja przed chwilą z Państwem się spotkałam, przybyłam tu na zamek Piastowski, byłam w bibliotece. Biblioteka, która została wybudowana ze środków europejskich. Piękna, nowoczesna biblioteka, której to właśnie to Centrum Praw Obywatelskich ma być zainstalowane. Chcę Państwu również powiedzieć, że cztery edycje programu Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego, w którym wykorzystano 103 miliony złotych i wykorzystano je maksymalnie. To widać. To widać również w tym miejscu, ale to widać również w części na moście piastowskim, który mieliśmy okazję zobaczyć. To są również te dobrze zagospodarowane pieniądze i stąd taka refleksja, że ten program powinien być kontynuowany. Jak Państwo widzicie, w dniu jutrzejszym będziemy mieli posiedzenie Rady Ministrów w Krakowie i tam podejmiemy uchwałę dotyczącą kontynuacji tegoż programu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo proszę. Pan Pinto Media Oświęcimskie, czy Pani Premier wizytuje też dzisiaj okres wyborczy, Pani Prezydenta Wyszydło? Ja nie wizytuję dzisiaj okręgu wyborczy. Ja się przyjeżdżam jako premier polskiego rządu, żeby zobaczyć, jak wydawane są pieniądze i pieniądze, które są planowane w przyszłym budżecie, jak będą lokowane, jak będą wydawane. I nie tylko tu w Małopolsce, ale w całej Polsce. Wtedy, kiedy przyjeżdżam ze swoimi ministrami, to po to, żeby zebrać, a będzie to się odbywało dzisiaj wieczorem, również informacje, które przyniosą ze wszystkich swoich spotkań, a będzie ich kilkadziesiąt. Po tych spotkaniach zwykle są tworzone notatki, a z tych notatek rodzi się dyskusja, niekiedy spory, jak zagospodarować pieniądze, które mogą wesprzeć określony region w rozwiązaniu problemów, z którymi spotykają się ministrowie. Dlatego też to nie jest wyborcze spotkanie, ale wyjazd gospodarcza, wizyta premiera rządu razem z tym.